To zaczniemy dzisiejsze spotkanie od czegoś prostego. My tak naprawdę przez jakiś czas teraz trochę czasu spędziliśmy nad pisaniem poradnika dla Państwa, właśnie w celu poradzenia sobie z programem Tinkercad. Niektóre te projekty, które tutaj są zrobione w tym poradniku, też Państwo będą mogli znaleźć. My ten poradnik będziemy udostępniać chyba już nie, jeszcze nie dziś, ale jutro pewnie z rana ten poradnik znajdzie się u Państwa na skrzynce mailowej. Jeszcze musimy tam ostatnie rzeczy posprawdzać, żeby mieć stuprocentową pewność, że jakiś tam głupot nie popisałem, więc wolę sprawdzić dwa razy przed wysłaniem. Dzisiaj zaczniemy sobie od jakichś prostych rzeczy, tak jak mówiłem. Pierw sobie przerobimy jakąś prostą lekcję, bo wiem, że ostatnio było duże zainteresowanie z tej strony. Dzień dobry Pani Kasiu. Wiem pewnie, że było ostatnio duże zainteresowanie lekcjami, więc dlatego postanowiłem, że może od tych lekcji zaczniemy, żeby zaspokoić Państwa ciekawość. Więc jak mam nadzieję, większość Państwa jest teraz ze mną też w programie. Jeśli ktoś nie jest, to proszę mi dać znać. To jeszcze dam sekundę na zalogowanie się. Ja jestem, pozdrawiam. Dzień dobry, pozdrawiamy. No dobrze, to zaczniemy sobie w takim razie od lekcji, czyli na samym początku przejdziemy sobie do lekcji. I tak jak ostatnio wspominałem, na samym początku jedna rzecz, która Wam się pojawia w lekcjach, to są te zestawy startowe. Też tylko jeszcze raz przypomnę, że gdyby się okazało, że na przykład w trakcie korzystania z programu mają Państwo jakieś właśnie takie problemy właśnie związane czysto z mechaniką programu, czyli z ustawianiem obiektów, z poruszaniem się po świecie, jakby tym 3D, który mamy tutaj wykreowany, to ten właśnie zestaw startowy, który widzimy na samym początku w dziale lekcji, a ten pierwszy to jest właśnie taki zestaw, który warto sobie jeszcze raz w takim razie przerobić, albo tylko konkretny dział, w którym mamy problemy. I on jakby właśnie jest głównie skierowany do takich właśnie podstawowych umiejętności, czyli tak jak tutaj mówiłem, do poruszania się po całym programie, do właśnie poruszania obiektów, do obracania, do skalowania tych obiektów, do grupowania, czy też do ustawiania. My te umiejętności też dzisiaj będziemy wykorzystywać, więc mam nadzieję, że też po dzisiejszych warsztatach nie będzie potrzeby korzystania z tego zestawu startowego, ale gdyby, to od razu tak chciałem tylko jeszcze napomnieć, że to też tutaj jest i też można z tego skorzystać w tym miejscu. Dobrze, wejdziemy sobie do lekcji. Wejdziemy sobie do lekcji. Zobacz wszystkie lekcje. Ja dzisiaj tak naprawdę chciałem w sumie też troszkę tylko wspomnieć o tym, że te lekcje tutaj są. Bardzo długo, przyznam się, zastanawiałem się, jak tutaj do tego podejść, bo też trochę ten poradnik, który my zrobiliśmy, też trochę na tych lekcjach bazuje, muszę przyznać. I może dzisiaj zrobimy tak, że jednak tych lekcji nie będziemy robić. Po prostu zrobimy sobie to według tego poradnika. Myślę, że to będzie ciekawsze dla Państwa. Tylko właśnie chciałem tutaj wejść i wspomnieć o tym jeszcze raz, że te lekcje tutaj są. Tak. Dobrze, to w takim razie możemy sobie kliknąć tutaj w napis Tinkercad. Jak wrócimy sobie do naszego tego głównego menu, z tymi tutaj, gdzie jeśli Państwo korzystają z tego konta, które ja otworzyłem, to tam pewnie nic nie będzie. Jeśli ktoś ma swoje konto, to coś tam może być. I klikamy sobie w Otwórz nowy projekt. To, tak jak mówię, zacznijmy sobie od czegoś prostego. Takim jednym z prostszych zadań, które my sobie zrobiliśmy, jest to chyba jedno z zadań, które mogą Państwo pamiętać z zajęć z nami, które my przeprowadzamy w trakcie naszych szkoleń, na wizycie w szkołach.
to zrobimy sobie po prostu teraz na samym początku kredki. Takie bardzo proste zadanie, które pokazuje co bardziej podstawowe umiejętności, znaczy funkcje programu. I my zaczniemy sobie od ustawienia walca. Jeśli ktoś pamięta albo nie pamięta, to jeszcze tak się jak raz przypomnę, bo wszystkie obiekty, które mamy, z których będziemy korzystać, będziemy mieli tutaj po prawej stronie. Ten widok, który my tutaj mamy, to są obiekty, które są kształtami podstawowymi. Nawet możemy tutaj to zobaczyć. Mamy informację, że to są kształty podstawowe. Jak sobie to rozwiniemy, to też możemy właśnie sobie zobaczyć, że oprócz tych kształtów podstawowych mamy inne rzeczy. Tego jest tutaj naprawdę dużo. Możemy sobie wejść na przykład w teksty i cyfry. Jakby tu też są gotowe litery i cyfry, z których możemy korzystać, albo znaki. Co prawda my możemy zawsze to wszystko możemy uzyskać korzystając z funkcji tekst, ale gdybyśmy na przykład potrzebowali konkretnych wielkości wszystko i tak od razu, to też możemy właśnie z tego skorzystać. Też możemy przejść w znaki. Właśnie takie niektóre gotowe elementy tutaj i obiekty są, one czasem się przydają właśnie w celu robienia jakichś bardziej skomplikowanych obiektów. I co ciekawe, to ostatnio doszło, możemy zobaczyć, że są obiekty, które możemy mieć w domu. Przyznam, że tego wcześniej nie widziałem, to jest dla mnie coś nowego akurat. Musieli to właśnie niedawno dodać. Ciekawe, co to będzie. Tak naprawdę z takich rzeczy, które warto wspomnieć, to, że Tinkercad bardzo stara się jakby być zawsze na bieżąco. Oni starają się bardzo często jakieś nowe rzeczy tutaj dodawać do programu. A na przykład teraz jedną z takich bardziej rozwijanych rzeczy to modelowanie parametryczne, które też chciałbym dzisiaj w ramach ciekawostki Państwu pokazać, tak żeby też Państwo sobie mogli to spróbować. Więc my sobie dzisiaj tutaj tak naprawdę w programie zrobimy 2 lub 3 zadanka, a potem właśnie chciałbym Państwu pokazać to modelowanie parametryczne, bo tak już robiąc sobie scenariusz do dzisiejszego webinaru, pomyślałem sobie, że to modelowanie parametryczne dla wielu osób brzmi tak trochę enigmatycznie, a tak naprawdę to jest bardzo fajna zabawa, która potrafi nam w bardzo szybki i łatwy sposób dawać całkiem fajne efekty, więc też bym chciał dzisiaj właśnie to modelowanie parametryczne Państwu pokazać. Dobrze, to więc w takim razie zaczniemy sobie już od tej rzeczywistej części naszego webinaru, czyli dodamy sobie walec. Zaczniemy od walca, ustawiamy go sobie tutaj w dowolnym miejscu. Tak naprawdę nieważne, gdzie go na razie ustawimy, później i tak się jak możemy go sobie przesunąć. Czyli dodajemy sobie na samym początku nasz walec, on będzie szkieletem naszego ołówka. I rzecz, od której zaczniemy, to ustawimy sobie jego wymiary. Żeby w łatwy sposób zmienić sobie wymiary naszego tego właśnie tutaj obiektu, to mamy kilka opcji. Albo możemy kliknąć tutaj na ten kwadracik biały. Jak Państwo zobaczą, może sobie łatwo to, jakby, że tak powiem, wytłumaczyć. Te białe kwadraciki znajdują się na rogach. Jeśli najedziemy na ten róg, to w tym momencie możemy zmienić 2 wymiary, czyli możemy zmienić długość i szerokość obiektu. Nawet jeśli złapiemy za ten kwadracik, to możemy nim przesuwać, manipulować rozmiarem w dowolny sposób. Ale też jeśli chcemy zrobić to bardziej precyzyjnie, to wystarczy, że klikniemy na wymiar i w tym momencie możemy ten wymiar też wpisać. Tak naprawdę tutaj jest, jeśli chodzi o wymiar, to ja Państwu, że tak powiem, pozostawię dużą dowolność. Ja te ołówki już paręnaście razy robiłem, więc te wymiary sobie jakieś tutaj dobrałem. No i te 10 mm na 10 mm w zupełności wystarczy. Też od razu wspomnę, w jaki łatwy sposób można przeskakiwać między jednym wymiarem a drugim. Wystarczy, że ciśniemy tabulator i nam będzie właśnie między jednym a drugim wymiarem przeskakiwało. Dobrze. Jeśli jeszcze chodzi o poruszanie się po programie, to możemy spokojnie sobie obracać wokół naszego obiektu, który mamy za pomocą wciśniętego prawego przycisku myszki. Jeśli go wciśniemy i przetrzymamy, możemy sobie orbitować wokół naszego obiektu, czy też jakiegoś punktu, który program nam wyznaczy.
oddalać i przybliżać możemy za pomocą scrolla, czyli kręcąc. Z tego co coś mi daje, to też plus i minus na klawiaturze też przybliża i oddala. Teraz możemy sobie ten nasz ołówek troszkę jakby wydłużyć, czyli nadać mu wysokości. Rozmiar odpowiadający, czyli wymiar odpowiadający za wysokość, jego możemy właśnie aktywować, znajdując taką kropkę, która znajduje się na samej górze obiektu. Tutaj właśnie warto o tym wspomnieć, że mamy dwie możliwości. My tak naprawdę teraz chcemy zmienić wysokość tego obiektu, czyli mamy tą białą kropkę, bardzo podobną do tej, którą mieliśmy tutaj wcześniej, ale też mamy taką czarną strzałkę. I ta czarna strzałka nie odpowiada za rozmiar obiektu. Już za chwilkę Panie Tomaszu odpowiem. Nie odpowiada za rozmiar obiektu, ale odpowiada za wysokość, na jakiej ten obiekt się znajduje. Czyli w tym momencie, łapiąc za tą strzałkę, my ten obiekt wyciągamy do góry, ale nie wydłużamy go. I też wspomnę, że wklikając scroll na myszce, jeśli go wciśniemy, nie będziemy im przesuwać, tylko go wciśniemy, to możemy właśnie sterować naszym widokiem, czyli ruszać nim góra, dół, lewo, prawo. Dobra. To klikamy sobie na ten biały kwadracik, który jest na górze naszego obiektu, który odpowiada za wysokość. I w tym momencie wpisując wymiar, możemy ten nasz obiekt podnieść. Możemy sobie wpisać 50, albo nawet więcej, 70 będzie, 70 będzie ładnie. No i teraz ustawiamy sobie na górze naszego obiektu stożek, który też mamy tutaj po prawej stronie, tylko żeby ustawić od razu ten stożek na samej górze tego obiektu, musimy pierw na samej górze naszego obiektu ustawić płaszczyznę roboczą. Płaszczyzna robocza znajduje się tutaj na górze, w tym miejscu, też możemy to zrobić skrótem klawiszowym, więc niekoniecznie musimy jechać tam tą myszką, tylko możemy nacisnąć sobie skrót klawiszowy W. I w tym momencie, jak naciśniemy skrót klawiszowy W, to za naszym kursorem na ekranie będzie podążać taka płaszczyzna ze strzałką i ta płaszczyzna ze strzałką pokazuje, jak będzie ustawiona ta nowa płaszczyzna, którą sobie wytworzymy. Czyli jeśli najedziemy na górę obiektu i ta płaszczyzna będzie ustawiona sobie w taki sposób, jak ja teraz mam tutaj i klikniemy, to w tym momencie wytworzy się taka pomarańczowa płaszczyzna. Jest to dodatkowa płaszczyzna robocza, która nam właśnie pozwala na ustawianie obiektów właśnie w jakimś nowym, niestandardowym miejscu, które też nie jest tą pierwotną płaszczyzną, czyli właśnie gdzieś jakoś tak inaczej. Gdybym mówił za szybko albo pokazywał za szybko, to też proszę pisać albo mówić, to ja wtedy też powtórzę albo się cofnę troszkę. OK, mamy tą naszą płaszczyznę na górze i teraz sobie możemy ustawić nasz stożek. Tak naprawdę nie musimy go ustawiać nad obiektem, my zaraz to sobie wyrównamy. Program jakby wyrówna ten stożek za nas, więc możemy go ustawić w dowolnym miejscu. I teraz rzecz, którą musimy, jedyne co musimy zmienić, to jak ten nasz stożek wygląda, czyli musimy zmienić promień podstawy. Promień podstawy albo możemy zmienić tak samo jak wcześniej, czyli kliknąć sobie na jeden z tych kwadracików, który mamy tutaj dookoła naszego obiektu i wpisać ręcznie 10, 10, lub też tutaj w menu kształt, które nam się pojawia, możemy ten promień też, możemy też zmienić ten rozmiar tej podstawy. Tylko tutaj jest trochę mniej intuicyjne, bo jest promień podstawy i to nie zawsze też od razu człowiek zauważy, co zmienia. Więc czasem jest lepiej po prostu tutaj sobie zmienić. Dobrze, więc mamy te nasze oba obiekty. Tą naszą płaszczyznę roboczą tak naprawdę możemy wyłączyć już. Możemy ją wyłączyć w bardzo prosty sposób, praktycznie tak samo jak ją włączyliśmy, czyli albo klikamy tutaj, albo klikamy w skrót klawiszowy i klikamy w dowolne miejsce na tej płaszczyźnie roboczej. O,
No i w tym momencie ta płaszczyzna nam zniknęła. I teraz byśmy chcieli te dwa obiekty wyrównać do siebie. Jak to robimy? Możemy albo nacisnąć Ctrl A, żeby zaznaczyć wszystkie obiekty, albo w przypadku, gdybyśmy mieli tych obiektów więcej i byśmy nie chcieli ich wszystkich wyrównywać, to możemy po prostu zaznaczyć, tak jakbyśmy zaznaczali foldery w Windowsie. No i teraz możemy skorzystać z funkcji wyrównywania. Ta funkcja znajduje się tutaj na górze, w tym miejscu mamy funkcję wyrównaj. Albo też możemy skorzystać z tej funkcji właśnie skrótem klawiszowym L. Mamy skrót klawiszowy L. No i w tym momencie możemy sobie ten nasz obiekt wyrównać tak, żeby nasunąć ten stożek tutaj na górę. Jak to możemy zrobić? Albo jak powinniśmy to zrobić? Wiemy, że na wysokość, czyli te trzy kropki tutaj, wiemy, że na wysokość mamy ustawiony na stożek tak, jakbyśmy chcieli, więc nie musimy w tego żaden sposób zmieniać. Czyli musimy zmienić to na płaszczyźnie X i Y, nie na szerokości, na długości, nie na wysokości, czyli mamy te kropki na dole. Czyli nawet jak sobie najedziemy na te kropki, to Państwo zobaczą, że trochę się tak od chwili tam się tam trochę bawię, czyli po prostu my zobaczymy takie duszki mówiące nam, jaki będzie efekt, jak klikniemy na tą kropkę. Czyli klikamy tutaj, no i następnie klikamy tu i po prostu program nam automatycznie osadzi ten stożek na górze naszej kredki, tak jakby. Dobrze, no teraz, żeby to jakoś wyglądało, możemy sobie tą naszą kredkę zgrupować. Funkcję grupowania też musi, żeby skorzystać z funkcji grupowania, też musimy pierw zaznaczyć wszystkie obiekty, które chcemy zgrupować, czyli albo Ctrl-A, albo tak jak wcześniej, takim Windowsowym sposobem, czyli wszystko zaznaczyć. I tutaj na górze mamy funkcję grupuj, bo też właśnie mówię od razu, że możemy albo skorzystać z skrótu klawiszowego Ctrl-G, o, i automatycznie nam się cały obiekt zgrupuje. Też pierwsza rzecz, którą Państwo od razu pewnie zauważą, to to, że teraz cały obiekt jest jednego koloru. Oczywiście możemy to zmienić bez problemu. Tutaj na górze w tym oknie kształt mamy kółko z napisem bryła. Jak sobie na nie klikniemy, to nam się rozwinie opcja ustawienia koloru. Możemy sobie ten kolor tutaj dowolnie zmieniać, tylko że teraz oczywiście jak będziemy zmieniać kolor, to będzie nam się zmieniał kolor całego obiektu. A powiedzmy, żebyśmy chcieli zmienić tylko kolory, powiedzmy, żebyśmy chcieli, żeby nasza kredka nie była jednokolorowa, tylko miała dwa kolory, czyli góra kredki była innego koloru, a całe ciało kredki innego. Oczywiście możemy to zrobić. Żeby to aktywować, pierw musimy aktywować tryb wielokolorowy. Czyli tutaj na samym dole tego okna w kolorach mamy takie coś jak wielokolorowe, klikamy w to. No i nasza kredka tak naprawdę wróci do koloru, który był wcześniej. I teraz sama zmiana koloru, Państwo zobaczą, że teraz sama zmiana koloru znowu zmieni nam kolor naszej kredki na ten jeden kolor. Więc jak zrobić tak, żeby góra była inna i dół był inny? No po pierwsze musimy znowu aktywować ten wielokolorowy, tak żeby to było zaznaczone. I teraz jak mamy zgrupowany obiekt, to mimo wszystko nadal mamy jakby taką opcję do jakby wejścia w tą grupę, czyli możemy do tej grupy z powrotem wejść. Jeśli dwa razy klikniemy na obiekt, który jest grupą, zobaczymy, że teraz te obiekty znowu są jakby, tak jakby osobno. Czyli teraz weszliśmy w grupę. Niestety, co jeszcze moim zdaniem Tinkercad mógł poprawić, to to, że nie ma jakby takiego jasnej informacji, że my weszliśmy do grupy jakichś obiektów. Jedyne co, to na dole obiektu widzimy takie jakby lekko czerwonawe pole dookoła tego obiektu. I to jest tak naprawdę jedyna informacja, że my weszliśmy do grupy tych obiektów. Więc to jest moim zdaniem mało widoczne i nawet na samym początku ciężko w ogóle zauważyć, że coś się zmienia. Więc niestety zawsze trzeba zwracać na to uwagę, czy jesteśmy w grupie obiektów, czy nie.
No i teraz my możemy sobie dowolnie zmieniać te kolory tych naszych obiektów. Czyli na przykład możemy sobie ustawić górę kredki na taki czerwony. I dół tej naszej kredki też możemy sobie na przykład ustawić biały. No i w tym momencie mamy czerwono-białą kredkę. Jak odklikniemy w dowolne miejsce i znowu klikniemy na obiekt, to ten obiekt znowu jest grupą. No dobrze. No ale że nie chcemy mieć tak naprawdę jednej kredki, to możemy ją sobie bez problemu zduplikować. Jak to zrobić? Klikamy sobie na naszą kredkę i w tym momencie mamy tak naprawdę kilka możliwości kopiowania tej kredki. No bo byśmy chcieli mieć tych kredek kilka, ale nie chcemy każdej robić jeszcze raz, to możemy na kilka sposobów tą kredkę powielić. Pierwszym, najprostszym, najbardziej takim standardowym sposobem to jest po prostu skopiowanie. Mamy taki oczywisty skrót kopiuj, czyli Ctrl-C. Czyli jak zaznaczymy sobie nasz obiekt i naciśniemy Ctrl-C, to jeszcze mamy oczywiście opcję wklej, czyli Ctrl-V. Zobaczą Państwo, że obok naszego obiektu wytworzyła się kopia tego obiektu, którą możemy sobie wysunąć. Możemy tak zrobić, ale też możemy, i teraz jakbyśmy chcieli znowu ten obiekt skopiować, czyli naciśniemy znowu Ctrl-V, to ten obiekt znowu nam się wytworzy w tym samym miejscu. Czyli jeśli byśmy chcieli zrobić tych kopii kilka, no to byśmy musieli tak za każdym razem ten obiekt jeden z drugiego wysuwać. Możemy to troszkę prościej zrobić. Możemy zaznaczyć nasz obiekt, czyli po prostu klikamy naszą kredkę i mamy taką funkcję jak Duplicate and Repeat. To jest chyba jedyna opcja, znaczy jedyna funkcja w programie, która nie została przetłumaczona na polski jeszcze. Myślę, że to po prostu jakieś pominięcie po prostu. Jak korzystamy sobie z tej funkcji Duplicate and Repeat, i tutaj jest bardzo ważne, żeby Państwo dokładnie powtarzali to, co ja zrobię, bo z tej opcji bardzo przyjemnie i fajnie się korzysta, dopóki korzysta się według jakby konkretnego schematu, bo często można się pomylić i wtedy ta funkcja nie zadziała tak, jak powinna. Więc my teraz naciskamy sobie na klawiaturze Ctrl-D i w tym momencie nam zostaje utworzony nowy obiekt i za pomocą strzałek, od razu mówię, że za pomocą strzałek jest to najłatwiej zrobić, możemy sobie ten obiekt po prostu wysunąć, czyli możemy sobie kilka razy nacisnąć na klawiaturze strzałkę w prawo albo w lewo, zależy jak to ma ten obiekt ustawiony. I teraz dlaczego to zrobiliśmy? Ponieważ teraz, gdy znowu skorzystamy z funkcji Duplicate and Repeat, zobaczymy, że za każdym razem, jak będziemy klikali w tą funkcję, to nam się wytworzy obiekt obok z takim samym przesunięciem, jak my przesunęliśmy strzałkami ten pierwotny obiekt. Czyli po prostu za każdym razem będzie wytwarzany nowy obiekt w połączeniu z takim samym przesunięciem, jakie my zastosowaliśmy do pierwotnego obiektu. No i teraz oczywiście możemy sobie w dowolny sposób kolor każdej naszej kredki zmienić. O, teraz zadziałało. Czyli możemy sobie każdą kredkę teraz wedle życzenia zmieniać tak, żeby kolory nam odpowiadały. Czyli klikamy dwukrotnie i możemy wejść do opcji zmiany tych obiektów. No dobrze, to były te nasze kredki. Czy pojawiły się jakieś pytania może do tego zadania? OK. No to jak nie ma żadnych pytań, to może po prostu zapytam na coś, co Państwo będą mogli raczej odpowiedzieć. Czy każdemu się udało?
Okej, pan Tomasz potwierdza, że tak. O, w jaki sposób przesuwa się obiekt? Możemy albo obiekt po prostu złapać, kliknąć na niego myszką i go przesunąć, albo też jeśli chcemy to zrobić bardziej dokładnie i to tak powiem mniejszymi kroczkami, to możemy to zrobić za pomocą strzałek na klawiaturze. Okej, okay, super, widzę, że wszystko działa. No to możemy w takim razie przejść dalej, czyli też zrobimy sobie teraz kolejne zadanie. Tak naprawdę mamy dwie opcje, albo możemy po prostu sobie wszystko tutaj usunąć, co mamy, albo po prostu, żeby nasz projekt się zapisał, znaczy tak naprawdę nasz projekt jest zapisany, on cały czas się zapisuje w każdej naszej operacji. Projekt jest zapisywany w chmurze, więc my nie musimy się martwić, że my musimy coś naciskać, żeby to się zapisywało, albo że coś nam ucieknie. Możemy tutaj w lewym górnym rogu nacisnąć sobie na napis Tinkercad, też jak na to najedziemy, to nam się pojawi informacja pulpit nawigacyjny Tinkercad, jak sobie na to naciśniemy, to zobaczymy nadal informacja Saving Your Work, czyli zapisywanie Twojej pracy. No i w tym momencie wrócimy sobie do tych naszych modeli. Okej, okay, kolejnym zadaniem, które sobie zrobimy, to będzie już właśnie jeden z takich zadań, które też jest dosyć popularne, więc one też znalazło się w tym naszym poradniku. I jest to zadanie związane ze zrobieniem sobie bryloczka. Czyli możemy sobie właśnie dzisiaj tutaj na spokojnie przeciwdziać robieniu bryloczków. Czyli tworzenie naszego bryloczka zaczniemy sobie od ustawienia prostopadło ścianu. To nie jest minus na klatce. Ja chcę to do 10 klatek. Okej, okay, wyłączyłem wszystkich, bo widzę, że ktoś tutaj dołączył z włączonym mikrofonem i troszkę nam to zaburzyło, ale już wszyscy wyłączyłem. Okej, okay, zaczynamy sobie od... Zaczynamy sobie od ustawienia prostopadło ścianu. No i teraz tak naprawdę ten prostopadło ścian na samym początku troszkę nam zdefiniuje wielkość tego naszego bryloczka. Czyli czy to jest coś, co będziemy mogli też później zmienić, jeśli stwierdzimy, że jednak ten bryloczek albo zrobiliśmy za duży, albo za mały. Więc też proszę się na samym początku o to nie martwić, bo to też możemy w każdym dowolnym momencie zmienić. Mamy taką możliwość. Na samym początku jednak jedna rzecz, którą na samym początku bardzo byśmy chcieli zrobić, to zaokrąglić rogi naszego bryloczka. Niestety, jeśli byśmy chcieli zrobić to później, to takiej możliwości nie będziemy mieli. Niestety możemy to zrobić na samym początku. Tak jak też w poprzedniej części, czyli w pierwszej części webinaru wspomniałem, to Tinkercad jest bardzo prostym narzędziem i też niestety te niektóre funkcje ma bardzo okrojone. Myślę, że głównie po to, żeby chcieli właśnie zrobić ten program jak najprostszy, jak najbardziej przejrzysty, to niektóre rzeczy właśnie tutaj pousuwali. Więc to zaokrąglanie krawędzi jest chyba jedną z tych funkcji. No ale oczywiście możemy to zrobić, ale tak jak mówię, to jest tylko na samym początku, później może być z tym problem. Więc żeby to zrobić na samym początku, jak ustawimy sobie nasz prostopadło ścian, to tutaj w oknie kształt, które się znajduje tutaj, też może sobie skorzystam z funkcji rysowania, właśnie to się znajduje tutaj. W tym oknie mamy takie coś jak promień. My sobie właśnie ten promień teraz zmienimy. Możemy też sobie troszkę lepiej nastawić widok na nasz obiekt, żebyśmy widzieli, jak ten promień nam się zmienia. Czyli możemy sobie albo za ten suwak złapać, zacząć przesuwać, to sobie zobaczymy, jak też nasz widok, jak też nasz obiekt się zmienia. Możemy sobie zrobić tabletkę na przykład, jeśli troszkę przesadzimy z tym promieniem. Albo możemy się przestać wygłupiać i sobie ustawić jakiś taki bardziej konkretny promień. No tutaj na samym początku
warto sobie popróbować z tym promieniem, czyli można sobie powpisywać ręcznie na przykład ten promień. No i zobaczymy, że te rogi nam się tutaj zaokrąglają, czyli musimy wybrać taki promień, który po prostu będzie jak najbardziej odpowiedni do tego, co chcemy zrobić. Tutaj chyba całkiem fajnie się sprawdza promień 2. No niestety, tak jak powiem, Państwo widzą, no jakoś super, to nie, jakoś super świetnie to też nie działa. Ja może postaram się na przyszłość opracować jakąś fajną metodę zaokrąglania tych krawędzi. Też na pewno z czasem do poradnika dodam, jeśli uda mi się opracować jakąś fajną metodę. No dobra, od razu powiem, że nam głównie chodziło tylko o rogi, bo tak naprawdę te krawędzie troszkę zetniemy, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Ok, mamy dodane jakby nasze główne ciało naszego bryloczka. Teraz kolejna rzecz, którą zrobimy, to dodamy sobie dwa prostopadłościane, tylko że nie dodamy prostopadłościanych tych takich normalnych, tylko dodamy te prostopadłościane, które są od razu jakby narzędziami do wycinania. One znajdują się na samej górze tutaj, mamy prostopadłościan i walec. To są te prostopadłościany z taką zebrą. Dodamy sobie na razie jeden. Możemy go ustawić. No w dowolnym miejscu na pewno możemy go ustawić. Musimy go sobie troszkę, tak powiem, obniżyć, czyli możemy go sobie ustawić na przykład na 5 mm. I kolejną rzecz, którą chcemy, to złapać go za dowolny róg, czy może nie tyle co dowolny róg, ale za jakiś róg. I chcemy go rozciągnąć w taki sposób, żeby on nam przykrył cały obiekt od spodu, czyli po prostu całą powierzchnię obiektu zaznaczyć. Tak, żeby po prostu później jak sobie zgrupujemy te obiekty, to ten prostopadłościan tak naprawdę nam zetnie ten dół, zostawiając po prostu ładną tutaj krawędź od samego dołu. To też widzę, że troszkę musimy to sobie zmienić, czyli możemy sobie jeszcze troszkę go podnieść, czyli na przykład możemy to ustawić sobie 6. To będzie o wiele lepszy efekt. Ok, teraz kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to albo możemy sobie ustawić nowy prostopadłościan, czyli zrobić tak samo jak wcześniej i ten prostopadłościan ustawić na górze, albo po prostu możemy sobie zduplikować ten prostopadłościan, który mamy na dole, ten wycinający, czyli zaznaczamy go, korzystamy z funkcji duplikacji, czyli mamy Ctrl-D i teraz łapiemy za tą strzałkę odpowiadającą za podnoszenie obiektów, no i podnosimy sobie obiekt w taki sposób, żeby nam ściął górę. No dobrze. Mamy ustawione te dwa prostopadłościany. No i teraz musimy sobie wszystkie nasze obiekty zaznaczyć, czyli tak jak mówiłem wcześniej, możemy albo nacisnąć Ctrl-A, albo po prostu zaznaczyć od lewej do prawej, wszystko zaznaczyć, tak jakbyśmy zaznaczali po prostu foldery. I teraz korzystamy sobie z funkcji grupuj. Ono, tak jak już wcześniej wspominałem, jest na górze, albo też po prostu skrót klawiszowy Ctrl-G. Teraz jak sobie zgrupujemy, to zobaczymy, że te dwa prostopadłościany nam po prostu ścięły tą górę i dół, zostawiając nam po prostu płaski dysk, czy może nie płaski dysk, po prostu coś, co przypomina trochę rzeczywiście już taki bryloczek. No jak teraz Państwo też pewnie zobaczą, jeśli wejdziemy sobie do tego obiektu, to my już w tym momencie nie możemy zmieniać w tym obiekcie tych wymiarów. Dopiero gdybyśmy weszli do grupy, to możemy ten promień znowu zmieniać. Ale też jeśli potem będziemy dalej edytować ten obiekt, to z czasem ta możliwość nam zniknie. Więc to jest coś, o czym musimy pamiętać na początku. Więc teraz jeszcze byśmy mogli to uratować, ale potem niestety w jakimś czasie
ta możliwość po już którejś kolejnej edycji, ta możliwość niestety mogłaby nam zniknąć, więc staramy się ten promień sobie ustawić jak najlepszy już na samym początku. No dobrze. Możemy sobie nasz obiekt tak naprawdę osadzić na ziemi. Jak to zrobić? Oczywiście łapiemy sobie za tą strzałkę, która jest, za tą czarną strzałkę na samej górze i też od razu dostajemy od programu informację w tym miejscu. Tu. W tym miejscu, tutaj zaraz mi się wyświetli informacja mówiąca, o ile muszę obniżyć jeszcze obiekt, żeby on był ustawiony na ziemi. Czyli albo po prostu możemy sobie ten wymiar kliknąć i wpisać 0, albo też możemy sobie po prostu sobie ten obiekt po prostu ściągnąć strzałką w dół. No dobrze. Co dalej musimy zrobić? No musimy sobie zrobić miejsce na haczyk, tak żebyśmy mogli ten broczek gdziekolwiek zawiesić. Czyli korzystamy sobie z walca. To jest też ten walec, który jest funkcją wycinającą, czyli ten walec tutaj po prawej stronie razem z tą zebrą. Ustawiamy go sobie. Czyli też tak naprawdę, tak jak w przypadku poprzednich rzeczy, które robiliśmy, niekoniecznie musimy ustawiać ten walec na obiekcie. Tak, nie musimy tego ustawiać na obiekcie tak naprawdę. Możemy to ustawić w dowolnym miejscu. I też rzecz, którą teraz musimy zrobić, to zmienić sobie wymiar tego naszego walca. Z wysokości nie będziemy musieli zmieniać, bo tutaj tak czy siak wytniemy na wylot, ale jedyne, co musimy sobie zmienić, to wielkość i długość i szerokość. Normalnie to tutaj mógłby być promień tego obiektu, ale przez to, że możemy zrobić na przykład elipsę, to mamy dwa wymiary, które możemy edytować, więc musimy sobie, nie możemy po prostu promienia zmienić, musimy po prostu na przykład wpisać 10-10. Jeśli ktoś uważa, że taki otwór jest za mały, to też na spokojnie może ten otwór zrobić większy. Też sam breloczek. Też sam ten breloczek, który tutaj jest zaprojektowany, oczywiście nie muszą Państwo mieć takich idealnych wymiarów, jakie ja mam. Można zrobić swoje wymiary, więc tutaj na spokojnie tak czy siak też powinno wyjść. Dobrze, więc teraz mamy te oba obiekty. Zaznaczamy je sobie. Możemy na przykład, nie musimy tych oczywiście obiektów zaznaczyć w te dwa sposoby, które ja pokazałem, czyli albo Ctrl A, albo przeciągnięciem. Możemy też po prostu trzymając Shift zaznaczyć jeden i drugi. Czyli klikamy na jeden, przytrzymujemy Shift i klikamy na drugi. W taki sposób też możemy obiekty zaznaczać, jeśli komuś tak będzie wygodniej. Ok, zaznaczyliśmy sobie te dwa obiekty. No i teraz znowu skorzystamy sobie z funkcji wyrównaj, czyli albo tutaj na samej górze mamy wyrównaj, albo też po prostu sobie naciskamy L. No i teraz byśmy chcieli te obiekty wyrównać najlepiej do środka. Czyli tak jak wcześniej mówiłem, gdziekolwiek najedziemy na którąkolwiek kropkę, to będziemy mieli ukazanego duszka, co w tym momencie się stanie, jak na to klikniemy. My byśmy chcieli najlepiej mieć tą kropkę w tym miejscu, więc musimy sobie kliknąć tutaj. No i teraz niestety musimy sobie ten nasz walec już akurat do tego punktu ręcznie przesunąć, ale żeby nie tracić jakby tej pozycji na samym środku, możemy odznaczyć te wszystkie obiekty, klikając dowolne miejsce poza te obiekty. Teraz klikamy sobie z powrotem na nasz walec i za pomocą strzałki możemy sobie przesunąć ten obiekt tak, żeby był zaraz przy krawędzi, ale niekoniecznie na tej krawędzi. Gdybyśmy korzystali z wyrównania, żeby dosunąć ten obiekt tutaj, to ten obiekt byłby idealnie tutaj na krawędzi i gdybyśmy na przykład później chcieli to wydrukować, to tutaj by na pewno nam się to nie wydrukowało bardzo ładnie, bo tutaj by na przykład mogło program do cięcia modeli mogły tutaj zrobić otwór, więc wtedy to byłby bardzo słabej jakości broczek z takim dużym utworem, przez który mógłby ten haczyk wypadać, więc musimy sobie troszkę odsunąć ten otwór tak, żeby tutaj nie powstała żadna przerwa w trakcie drukowania. Ok. Mamy ustawiony ten nasz walec, więc teraz znowu zaznaczamy sobie oba obiekty. No i oczywiście znowu sobie grupujemy.
Jak zgrupujemy, tutaj po prostu nam powstanie bardzo ładny otwór. Tak jak w Shreku, to jest bardzo ładny głaz. Ok, teraz możemy też ustawić sobie na tym obiekcie jakiś napis. Czyli w tym momencie często, chyba najczęściej to jest na początku numer szkoły, albo też imię i nazwisko, albo samo imię. Żeby to zrobić, możemy zacząć od wybrania funkcji tekst. I teraz tą funkcję tekst możemy z niej zaokrąglić. Panie Wojtku, jakby mógł Pan dokładnie sprecyzować, jak w sensie tutaj krawędzie na górze. No niestety, Chodzi mi o to, żeby to było zaokrąglone, tak jak zaokrąglaliśmy ten breloczek, czyli tak jak ten walec nie był zaokrąglony do wewnątrz, tylko tak na zewnątrz. Aha. No tutaj niestety może być z tym problem. Niestety tego się, to jest jedna z tych rzeczy, których niestety się nie da, czyli można by pokombinować. Przyznam, że można by troszkę pokombinować i pewnie jakoś by się dało to zrobić, ale w taki prosty sposób to niestety tego nie zrobimy. Dziękuję. Tak jak też mówiłem, to pytanie się dosyć często pojawia i mam nadzieję, uda mi się wypracować jakiś sposób na to, tak żeby rzeczywiście Państwo mogli to sobie, mogli z tego skorzystać, właśnie z takiej funkcji prostego zaokrąglania. Na razie niestety żadnej takiej właśnie, nic takiego prostego nie znalazłem, żeby można było z tego korzystać, ale myślę, że coś wymyślę za jakiś czas. Okej. To teraz możemy właśnie sobie ustawić napis. I najłatwiej jest ustawić napis, jeśli sobie wytworzymy dodatkową płaszczyznę roboczą. Czyli znowu korzystamy z funkcji płaszczyzna robocza, albo skrót klawiszowy W. No i w tym momencie możemy sobie na tej płaszczyźnie roboczej ustawić tekst. On na początku jest duży, ale proszę się o tym nie martwić. My możemy ten cały tekst, oczywiście rozmiar tego tekstu możemy sobie zmieniać. I możemy to robić oczywiście na kilka sposobów. Najpierw zajmiemy się rozmiarem, a potem sobie dostosujemy tekst. Możemy to właśnie albo zrobić za pomocą, tak jak wcześniej, za pomocą tych białych kropek, które mamy, czyli kropek za pomocą białych kwadracików, albo czarnych. Albo też właśnie w tym menu kształt, który nam powstał, czy pojawił się tutaj po kliknięciu na sam tekst, mamy takie coś jak wysokość. My też możemy sobie to zmienić, tylko że to widzę, że to zmienili, bo to wcześniej odpowiadało. Ajajaj. Dobrze, czyli to jednak nie możemy zmienić, albo mam to ukryte. Nie. Czyli jednak nie możemy. Dobrze. Kiedyś to można było zmienić, widzę, że coś się zmieniło. Co mi się bardzo nie podoba. No dobrze, to zostawmy sobie tą wysokość, ale ten właśnie rozmiar obiektu możemy sobie zmieniać za pomocą tych białych kwadracików. No dobrze. Ok, to teraz sam tekst. Oczywiście możemy, tutaj na górze mamy pole tekst, w którym możemy sobie ten nasz tekst wpisać. Z błędem wyskoczyło. I możemy właśnie sobie ten nasz tekst albo dostosować rozmiarem, tak żeby pasował. O. No i teraz jakbyśmy skorzystali z tego tekstu i połączyli go z tą naszą platformą niżej, no to w tym momencie powstałby nam tekst wypukły, ale też oczywiście możemy zrobić wklęsły tekst. Czyli ja znowu skorzystam sobie z tej funkcji tekst, osadzę ją sobie w tym miejscu. Sobie dopiszę napis inżynierię. Co jest też ważne i bardzo fajne, to, że w Tinkercadzie mamy polskie litery. Z tego co pamiętam, to byli Państwo czasem bardzo niezadowoleni, jak mówiłem, że w innych programach, z których my korzystaliśmy, nie było tych polskich znaków. Tutaj na szczęście te polskie znaki są, więc można dowolną, tak naprawdę nie ograniczając już to, że tych polskich znaków nie ma, więc możemy sobie dowolne napisy już w pełni robić. Już możemy ogarniać inżynierię, a nie inżynierię.
No i teraz ten tekst możemy oczywiście też sobie tak ustawić, żeby był wycięciem. Żeby to zrobić, musimy ten tekst sobie troszkę obniżyć, ale też najlepiej na samym początku zmienić ten tekst na otwór. Czyli tutaj w tym menu kształt, który mamy tutaj, zaznaczę, możemy sobie skorzystać z funkcji, tutaj mamy funkcję otwór. My możemy sobie teraz z tej funkcji korzystać, czyli jeśli mamy zaznaczony też nasz tekst i klikniemy na tą funkcję otwór, to w tym momencie też zobaczymy, że ten nasz napis raz zrobi się przezroczysty, a dwa, jeśli go teraz wsuniemy w nasz obiekt za pomocą tej strzałki czarnej tutaj na górze, też od razu mamy informację, ile tak jakby pod poziomem naszej płaszczyzny jesteśmy. Czyli na przykład mamy tutaj tekst zagłębiony w obiekt na 5 mm. Myślę, że to na spokojnie wystarczy, zwłaszcza, że musimy sobie jeszcze pamiętać, że ta nasza blaszka tutaj ma chyba około 6, więc musimy... No, 3 mm na spokojnie myślę, że wystarczą. Usuwam ten rysunki. No i teraz właśnie mamy dwa teksty. Jeden jest wypukły, drugi jest wcięty. Teraz jakby zrobić, żeby to wszystko już się tak jakby połączyło, no to oczywiście musimy wszystkie obiekty ze sobą połączyć. Czyli możemy za pomocą znowu płaszczyzny roboczej tą naszą płaszczyznę roboczą wyłączyć. Teraz możemy sobie wszystkie nasze obiekty zaznaczyć. No i znowu jak zgrupujemy, tutaj przez chwilę Państwo zauważyli, że ten obiekt będący napisem do wcięcia nie znikał mi przez chwilę. To jest dosyć normalne, że czasem tak się dzieje, że coś nie znika, bo tak jak też wcześniej mówiłem, program, z którego my teraz korzystamy, jest programem przeglądarkowym, jak Państwo widzą i zauważyli, i też wszystkie operacje, które są wykonywane w tym programie, one są wykonywane na serwerach tej firmy Autodesk. I po prostu czasem jest tak, że rzeczywiście teraz, zwłaszcza kwarantanny, jak wszyscy siedzą w domu, no to ten program jest dosyć mocno eksploatowany i bardzo popularny, więc czasem niektóre operacje po prostu trwają chwilę dłużej. No i to czasem może być taki problem, że nie możemy w ogóle do tego programu wejść, co niestety się ostatnio też pojawia, więc do takich jednych właśnie efektów tego, że tyle osób korzysta. No i też, co warto teraz jeszcze, o czym teraz warto jeszcze teraz powiedzieć, to, że jak już mamy ten nasz napis ustawiony, powiedzmy, że na przykład ja teraz zauważyłem, że to inżynierie jest takie trochę małe, to ogarnij zdecydowanie za duże. Co możemy zrobić? Tak jak w przypadku kredki, nadal możemy w tą grupę wejść. Czyli jeśli klikniemy sobie dwa razy na ten nasz obiekt, no to zobaczymy, że w tym momencie jakby wróciliśmy do poprzedniego stanu, czyli przed zgrupowaniem, i możemy sobie ten nasz napis jeszcze trochę zmienić. Czyli możemy ten nasz napis inżynierii rozciągnąć i zmienić jego pozycję, a to ogarni nawet możemy troszkę zmniejszyć. I odklikniemy w dowolne miejsce, to znowu nam się to zgrupuje i powracamy do tego stanu, kiedy mamy to zgrupowane. No dobrze, więc w takim razie możemy sobie, już mamy za 3:18, możemy sobie zrobić krótką przerwę na uzupełnienie kawy, herbaty czy też wody. I tak myślę, że 18:10 możemy zacząć drugą część. Ja w tej drugiej części jeszcze chcę pokazać Państwu jedno zadanie tutaj w programie. I po tym jednym zadaniu w programie, które będzie od nas wymagało trochę cierpliwości i takiego ustawiania, a potem pokażę to modelowanie parametryczne, czyli w takiej bardziej formie, takiego zaciekawienia Państwa tym modelowaniem parametrycznym. Czyli widzimy się za 10 minut. Jeśli ktoś z Państwa oczywiście ma jakieś pytania, to można napisać na czacie. Ja też myślę, że za 5 minut wrócę z kawą i też będę mógł odpowiadać głosowo na te pytania. I teraz, jak już wyszliśmy sobie z naszego projektu, to tutaj po lewej stronie, tak jak nie wiem, czy Państwo pamiętają,
Opowiadałem w pierwszej części naszego webinaru, która to część była dwa tygodnie temu, czwartek, o tym, że mamy jeszcze dodatkowe funkcje. Nie mamy tylko modelowania 3D, ale też mamy obwody elektryczne, które możemy sobie projektować. No i też mamy programowanie modelowanie parametryczne, czyli CodeBlocks. Do tego właśnie CodeBlocks sobie wejdziemy i tam mamy, żeby rozpocząć tutaj nowy projekt, to mamy utwórz nowy blok kodu. Wchodzimy sobie w ten nowy blok kodu. No i na samym początku znowu nam zostaną wyświetlone nasze projekty. I na razie sobie tutaj nie skorzystamy z niczego, tylko wejdziemy sobie w nowy projekt. Jak wejdziemy sobie w nowy projekt, to od razu możemy sobie troszkę tutaj poprzestawiać widok. Tutaj będziemy mieli dwa okna. Jeden mamy właśnie na to miejsce, w którym będziemy wklejać nasz kod, a po drugiej stronie będziemy mieli widok tego, co właśnie wytworzyliśmy. I tutaj zasada jest taka, ja to jeszcze nakreślę, że tutaj po lewej stronie mamy tak jakby te całe bloki kodu. Te bloki kodu będziemy troszkę jak w Scratchu przerzucać tutaj i dopiero to, co wytworzymy tutaj, program przeczyta ten kod i przeniesie dopiero ten kod tutaj, żeby właśnie dopiero czytając ten kod będzie nam przenosiło te wszystkie funkcje, które my zaprogramujemy dopiero tutaj na płaszczyznę, żeby wytworzyć te obiekty. OK, teraz pokażmy więcej, jak to działa. Ja na razie tylko pokażę jakieś coś prostego, a potem postaramy się zrobić mniej więcej, odtworzyć ten bryloczek. Czyli żeby cokolwiek zacząć robić, to musimy zacząć od jakiegoś obiektu, czyli wcześniej jak w programie korzystaliśmy, też możemy zacząć od prostopadłościan. No i teraz jak sobie ten prostopadłościan dodaliśmy, to na początku nic się nie stało, żeby cokolwiek się tutaj wytworzyło, musimy nacisnąć play, czyli tak jakby powiedzieć programowi, żeby zaczął czytać kod, który my napisaliśmy. Jak naciśniemy to play, to pierwsze, co się wytworzy, to się wytworzy prostopadłościan. Możemy ten prostopadłościan oczywiście zmienić, czyli na przykład możemy ustawić szerokość 10, długość 10, wysokość 50. No i oczywiście też na początku nic się nie zmieni, bo ta zmiana dopiero się wczyta, jak ponownie naciśniemy play, czyli możemy zobaczyć, że dopiero teraz coś się zmieniło. No ale żeby to nasze modelowanie tak naprawdę było parametryczne, my musimy te parametry stworzyć. Na jakiej zasadzie? Te parametry tak naprawdę to będą nasze zmienne. Żeby tą zmienną utworzyć, musimy w tym całym, w tym tutaj panelu po lewej, w którym mamy te nasze funkcje, musimy sobie zejść do funkcji matematycznych, w której mamy utwórz zmienną. Klikamy sobie na to utwórz zmienną, może nie klikamy, tylko przenosimy. No i w tym momencie mamy pierwsze, co tu mamy, to mamy utwórz zmienną item. My sobie to chcemy zmienić, możemy sobie to zmienić na razie na jakąś nazwę, klikamy na to, i mamy rename variable, czyli zmień nazwę zmiennej, czy możemy sobie zmienić na przykład na szerokość. Klikamy OK, no i w tym momencie mamy utwórz zmienną szerokość. Możemy tak dodać jeszcze dwa razy. I w każdym przypadku możemy sobie zmienić na przykład długość, a tu na wysokość. Coś widzę, nie wskoczyło. Coś widzę, nie chce zadziałać poprawnie.
No ciekawe. Zaraz zobaczymy, dlaczego nie chce mi trzeciej zmiennej wytworzyć, ale zróbmy na razie wysokość i szerokość. No właśnie to nie jest kopia tego niżej. A wysuńmy kolejną. O, teraz zadziałało. Wysokość. A, nie wysokość, tylko długość. Chyba tak nie można sobie. O, teraz zadziałało. Chyba trzeba je po prostu po kolei robić. Nie można tak od razu sobie wyciągnąć kilku. Rzeczywiście, jak jest na początku nazwane item, to chyba nie pozwala w taki sposób. No to ciekawe. No, człowiek całe życie się chyba uczy. Nieważne, ile z tego korzystał, tak czy siak musi chyba czasem natknąć się na jakiś problem. Okej. I my na samym początku możemy tym zmiennym nadać jakąś wartość. Czyli na przykład możemy sobie tutaj wpisać 20. Tutaj możemy też sobie napisać 20, chociaż nie. Zacznijmy sobie od jakichś konkretnych. To możemy wysokość zrobić 10, długość 50, a szerokość 80. No i teraz my możemy te zmienne teraz wprowadzić do naszego prostopadłościanu, który dodaliśmy. Czyli możemy sobie zamiast tych wartości tutaj podmienić na dane. Czyli te nasze zmienne teraz są widoczne pod tak, jakby w takim dziale dane. Czyli możemy sobie stąd złapać, no i ustawić w odpowiednich miejscach. No i teraz zobaczymy, że jak naciśniemy play, to program na początku wczyta te zmienne i potem dopiero ustawi tę prostopadłością. Możemy też sobie zaokrąglić krawędzie. Mamy to tutaj w opcji krawędź i możemy to w jakiś prosty, fajny sposób zrobić. Tak sobie teraz myślę, ale chyba niestety nie. Czyli możemy sobie znowu tutaj tą krawędź zaokrąglić, czy możemy sobie wpisać 2. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało, całkiem fajnie. Czyli też możemy na przykład sobie zrobić zmienną, albo możemy z góry wpisać krawędź 2 i to tak zostawić. No i teraz następnym krokiem będzie na przykład wycięcie otworu. Czyli pierwsze, co musimy zrobić, to wytworzyć walec. Czyli wybierzemy sobie walec, dodajemy tutaj. Też za każdym razem możemy sobie zobaczyć, co się dzieje, jeśli ten walec dodamy. No i tutaj, jeśli chodzi o ten walec, też znowu możemy sobie na przykład, jeśli go na przykład odsuniemy na bok, też możemy zobaczyć, co się stanie. Ten walec też się mimo wszystko wytworzy. Też oczywiście tutaj możemy sobie albo z góry możemy nadać wymiary, albo też możemy znowu utworzyć zmienne i też możemy z góry nadać zmienne. Tutaj zobaczymy, że mamy promień, więc ten walec zawsze będzie mieć promień, więc możemy sobie zrobić promień 5, zczepić ze sobą, no i zobaczymy, że mamy, zatworzy nam się walec o promieniu 5 mm albo średnicy 10. I tutaj też musimy pamiętać o tym, że musimy go zmienić sobie na otwór. Tutaj mamy znowu dwie opcje, możemy albo zmienić kolor, zmienić na otwór. Zobaczymy, że on teraz jest otworem. No i teraz kolejna rzecz, którą byśmy chcieli zrobić, to byśmy chcieli ustawić ten otwór w odpowiednim miejscu. Tutaj niestety coś jeszcze tutaj, jeśli chodzi o tłumaczenie, nie do końca zadziałało, bo tutaj przesunięcie nazywa się obwód ruchu. I teraz ustawiamy sobie obwód ruchu zaraz pod tym, co chcemy przesunąć, czyli pod naszym walcem. No i musimy ten walec ustawić w odpowiednim miejscu.
Czyli na przykład chcemy, żeby on znajdował się tutaj. Czyli możemy wpisać z góry na przykład, to będzie oś x. Możemy sobie popróbować, żeby przesunął ten walec na osi x o 40 mm. Możemy zobaczyć, co się stanie. No troszkę za daleko wyjeżdża. No to powiedzmy, że to będzie 25 mm. Ok, jest tutaj. Ale też niektórzy z Państwa teraz mogą powiedzieć, no dobra, ale o co chodzi w tym całym modelowaniu parametrycznym, dlaczego to jest takie fajne i dlaczego ja po prostu nie mogę tego sobie zamodelować normalnie w programie, tak jak my to zrobiliśmy wcześniej. No to tego mnie chodzi o to, że powiedzmy, że w tym momencie ja stwierdzam, że ten mój breloczek, nie, powiedzmy, że jest za duży. Albo chciałbym, żeby to było wszystko tak troszkę bardziej zmieniało się jakoś fajniej. Co możemy z tym wszystkim zrobić? Powiedzmy, zacznijmy od tego, że byśmy chcieli, żeby grubość, czyli żeby szerokość tego naszego, może szerokość, długość, długość tego naszego, albo szerokość właśnie tego naszego breloczka była zawsze, powiedzmy, że długość, żeby była zawsze dwa razy większa niż szerokość. W bardzo prosty sposób możemy takie coś zrobić. Już mówię jak. Możemy w tym momencie tutaj, jeśli chodzi o ten prostopadłościan, który na początku zrobiliśmy, tą długość możemy wyrzucić stąd i możemy tutaj dodać opcję matematyczną. Czyli w tym opcjach matematycznych, które tu mamy, mamy też taką opcję, jak tutaj mamy tutaj 0 plus 0. Możemy to 0 plus 0 sobie wziąć, wsunąć tutaj na tą długość i możemy sobie teraz ustawić takie coś, że mamy naszą szerokość, którą wcześniej tutaj dodaliśmy, znowu pobrać z tego paska dane i możemy sobie zrobić, że szerokość, czyli że długość, to będzie na przykład połowa szerokości, na przykład. I zobaczymy, co się stanie. O. No i teraz zobaczymy, że wystarczy, że zmienimy szerokość, w tym, gdzie mamy napisane utwórz zmienną, wystarczy, że zmienimy sobie tą szerokość, wpisujemy sobie 100, damy znowu play, no i zobaczymy, że ten obiekt też się zmienił. Co za tym dalej idzie, możemy dalej w ten sposób kombinować i na przykład, żeby ten walec, który my tutaj utworzyliśmy, zawsze się na przykład ustawiał w odpowiednim miejscu, też możemy ten ruch w podobny sposób zaplanować. W tym momencie, jeśli szerokość, tutaj niestety to jest szerokość, nie długość, trochę inaczej to nazwaliśmy, też źle na to patrzymy, ale możemy się dostosować, że w tym miejscu tutaj wiemy, że to jest 100 mm. Czyli tak naprawdę zawsze wszystkie obiekty zaczynają się wytwarzać tutaj od połowy, czyli wiemy, że tutaj jest 50. Skoro tu jest 50, a my byśmy chcieli, żeby to było mniej więcej na odsunięte od krawędzi o, na przykład powiedzmy o 5 mm, no to w tym momencie możemy też zastosować operację matematyczną, która zawsze będzie zależna od tej szerokości. Czyli możemy sobie znowu dodać operację matematyczną w tym ruchu tutaj, obwód ruchu i możemy sobie zacząć od możemy zacząć od tego, że tutaj w to 0 dodamy kolejną operację matematyczną, czyli tak jak trochę jakbyśmy robili nawias. Czyli zaczniemy od podzielenia szerokości na 2, czyli mamy połowę. Jeszcze utniemy sobie z tego, powiedzmy, czyli zrobimy sobie minus 10 mm. Znaczy nie, nie 10, tylko 5. O, będzie lepiej. Damy play. Coś nie zadziałało. Zobaczmy sobie jeszcze raz. O, czyli 10 to była odpowiedź. No tak, 10, bo jeszcze zapomniałem o tym, że walec też ma swoją szerokość. Znaczy ma swoją średnicę. To rzeczywiście o tym lekko zapomniałem. No i teraz też możemy sobie zobaczyć, czy to, co zrobiliśmy tutaj, jest prawdą. Czyli na przykład możemy sobie ustawić szerokość na 50 i zobaczyć, co się stanie. Próbujemy 200, trochę oddalę, o, i za każdym razem widzimy, że ustawia się w tym miejscu, w którym powinno.
No dobrze. Czyli kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to ustawić tekst, którego widzę, że nie ma. A nie, jest, uff. Ja się przestraszyłem, że coś zmienili i na przykład ten tekst usunęli. Ok. Czyli znowu korzystamy sobie z funkcji dodaj. Możemy sobie ten tekst oczywiście zmienić. A przez to, że nam bardzo mało czasu zostało, to już nie będę tego przedłużał. Czyli znowu możemy sobie ustawić tekst, który oczywiście możemy sobie dowolnie zmieniać. Ten tekst też oczywiście możemy ustawić jako zmienną, czyli nie będziemy musieli za każdym razem tego tekstu wchodzić, czyli po prostu możemy sobie znowu zrobić zmienną, nazwać tą zmienną tekst, pisać tutaj dowolny tekst, na przykład aj, jeśli jednak nie można. Teraz sobie przypomnę, jak to się robiło, ale chwilę widzę, że to na pewno dało się zrobić, ale teraz muszę zaraz oczywiście sobie przypomnieć, jak to się robiło, ale na razie skupmy się w takim razie na tym napisie, czyli możemy sobie ten tekst dowolny ustawić, no i w sumie tak jak poprzednio, możemy sobie ten tekst też zrobić wypukły albo wklęsły, możemy też sobie dodać nowy tekst. Czyli możemy mieć jeden tekst, tekst dwa. Możemy sobie oba teksty jakoś porozsuwać, znowu obrotem ruchu, obwodem ruchu, co jest, tak jak już mówiłem, dosyć mało intuicyjne. Czyli tak naprawdę możemy sobie też możemy skorzystać z tej funkcji, z tych funkcji matematycznych, też tak jak wcześniej, czyli możemy sobie dodać na przykład do opcji Y, która jest odpowiedzialna za tą oś, przesunięcie, czyli możemy sobie znowu skorzystać z tego, że na przykład przesuniemy to sobie o połowę tej szerokości, którą tutaj mamy i na przykład odejmiemy kilka milimetrów. Czyli znowu sobie dodamy kilka tych opcji matematycznych tutaj, znowu damy sobie szerokość na pół, na dwa. Odejmiemy, tutaj możemy sobie odejść na spokojnie 10 na początek i zobaczyć, co nam z tego wyjdzie. No troszkę za dużo. To możemy sobie podzielić na 4. Zobaczymy, co nam teraz z tego wyjdzie. Dlaczego on tak uciekł? Dzielone na 8. Aj, nie to zmieniam cały czas. Że człowiek się już trochę późna pora, że człowiek zagapiony i nie zauważa, co zmienia. Tak, cały czas zmieniałem ustawienia walca, a nie ustawienia tekstu, dlatego nic się nie zmieniało. Możemy sobie tutaj jeszcze odjąć minus 20. O. No i zobaczymy, że to ten obwód ruchu poszedł w dobrą stronę teraz. Możemy to samo zrobić z tym tekstem drugim, czyli też możemy go sobie w taki sam sposób przesunąć, czyli znowu zrobić obwód ruchu. Znowu sobie zrobić obwód ruchu, przesunąć to sobie znowu na osi X troszkę niżej. Tutaj też będziemy musieli pamiętać o tym, że będziemy musieli to sobie całość, którą zrobimy, będziemy musieli sobie na końcu pomnożyć razy minus 1, żeby nam to przesunęło tak naprawdę w drugą stronę. Czyli sobie to musimy znowu pododawać kilka razy. Czyli teraz musimy dodatkowo jedno przesunięcie dodać. Jeśli ktoś spojrzy u mnie na kamerkę, zobaczy, że tutaj mam obserwatora w siebie. Czyli znowu sobie możemy podzielić szerokość na 4. Możemy dodać
zrobić minus 20. Wszystko razy minus 1. No i w tym momencie powinno nam to zadziałać. O, no i zobaczymy, że nam się teksty dobrze poustawiają. No i ostatnia rzecz, która nam została do zrobienia, to możemy te teksty albo troszkę sobie podnieść, czyli możemy zrobić sobie, zmienić sobie Z na przykład na połowę wysokości. To już wiemy mniej więcej, jak zrobić. Czyli możemy sobie wszędzie powstawiać też znowu opcję matematyczną. Tutaj przy funkcji Z. Czyli mamy wysokość na przykład podzieloną na 2. Podzieloną na 2. No i kolejne, co zrobi? Teraz jak sobie damy play znowu, to zobaczymy, że nam się to troszkę podniesie od razu. No i też teraz możemy sobie ten jeden z tekstów na przykład zmienić na otwór. No i na samym końcu rzecz, którą musimy zrobić, to musimy sobie to wszystko zgrupować. No i tutaj mamy na samym końcu opcję utwórz grupę. I teraz jak utworzymy grupę, to zobaczymy, że nam te wszystkie obiekty się automatycznie zgrupują. No i właśnie w taki bardzo podobny sposób za pomocą modelowania parametrycznego możemy sobie taki właśnie broczek zrobić, czyli właśnie taki broczek, który zawsze będzie odpowiadał parametrom, które my sobie ustawimy. Czyli możemy właśnie sobie też na przykład tą szerokość znowu zmienić. Zobaczymy, czy to w ogóle wszystko zadziała. Czyli ustawiamy sobie szerokość, dajemy play. No tutaj rzecz, o której rzeczywiście zapomniałem, to rozmiary tej szerokości. Widzę, że tutaj, żeby ten, tutaj gdybyśmy chcieli właśnie ten tekst jeszcze zmienić, to musielibyśmy pod każdym z tych tekstów dodać jeszcze opcję skalowania. Rzeczywiście mało, jeśli chodzi o tekst, to jest bardzo mało, że tak powiem, intuicyjne, bo niestety ten tekst trzeba by w tym momencie skalować, czyli na przykład byśmy musieli go sobie za każdym razem troszkę zmieniać, czyli też musielibyśmy zrobić parametr, który by nam za to odpowiadał, no to akurat tutaj myślę, że mało dopracowana jest ta opcja, jeśli chodzi o ten tekst, bo jedyne, co możemy zmienić, to jego wysokość, a w naszym przypadku to nas mało urządza. Też Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za udział, bo tak naprawdę to już jest koniec. Mam nadzieję, że chociaż troszkę zainteresowałem tym modelowaniem parametrycznym, bo to też jest bardzo fajna sprawa. Też bardzo fajne rzeczy można robić, też bardzo łatwo tego nauczyć. Oczywiście. Więc tak, jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania i chcieliby do nas teraz, albo nie teraz do nas, tylko do mnie na przykład, to też oczywiście mogę teraz jeszcze odpowiedzieć, ale na przykład jeśli, tak jak wcześniej mówiłem, jeśli mają Państwo jakieś pomysły na kolejne webinary, które my możemy zrobić, to my oczywiście jak najchętniej jakiegoś zadania, jeśli chodzi o zrobienie webinar, się podejmiemy, żeby Państwu pomóc w pracy. I też ponawiam pytanie, czy myślą Państwo, że moglibyśmy zorganizować taki webinar dla uczniów. Na przykład, nie wiem, na przykład zamiast lekcji informatyki właśnie taki webinar poświęcony modelowaniu 3D.